Pyrsk Ludkowie, witam Was, vloger Zupa. Dzisiaj uderzam na Kotrysią Polanę, jak dobrze pamiętam, do pani Janki, która jest poetką i gawędziarką. Także zapraszam na vloga, hej ho! Ejdę, ja se idę dróżkami niesporo. Na cykłaty kulawec janecka chworo. Hej, kłoty nie kulawe, janecka nie chworo. Pyrsk Ludkowie, witam Was, vloger Zupa. I dzisiaj jesteśmy na Kotrysiej Polanie z panią Janką, która jest lokalną poetką i osobą znaną w okolicy. Nawet raz TVN przyjechało i zrobiło film. Dzień dobry. Jak się pani ma? Dzień dobry. No proszę pana, no jest jeszcze dobrze. Można powiedzieć 84 roki, ale jeszcze dzięki Bogu potrafię do kapicki na nogach zjąć z powrotem węź i śpiewki, przyśpiewki, żarty, to mnie jeszcze cieszą. Tak, takie słowo pani, cieszy słowo, że tak. Operuje pani po prostu słowem. Tu widzę, pani przygotowała notatki z wierszami, tak? Tak, to wszystko to jest jak trzeba było tam coś, jak się mi przypomniało tak coś, a napisem, to tela zeszytu, wszystko wypisane ode mnie słowem i napisane do książki, do zeszytu, do opowiadań ludziom. Aha, w ten sposób. Dobrze, to może zaczniemy od początku. Zapytam o pani historię. Pochodzi pani tutaj, ze Złatnej, tak? Tu Stella pochodzę, ze Złatnej. Stella, czyli stąd, jeśli ktoś nie rozumie. Tak, a ta Polanka się nazywa Kotrysia Polana. Kotrysia Polana. Kotrysia Polana. A tu ci Kotrysia jeszcze mieszkają? Nie, to już jest chyba cztery pokolenia. Aha. Tak, po nich została ta nazwa. Tak, tak. Byli pierwszymi, którzy tu mieszkali. Po nich ta nazwa została i tutaj byli ludzie bardzo zagrani, chętni, tacy dobrotliwi. My tutaj na tej Polance nie chcemy się chwalić, ale my się nigdy ani nie kłócemy, ani nie wadzemy, po naszemu nie wadzemy, bo zawsze spokojnie, a jak trzeba co jeden drugiemu pomóc, choćby to przyszło w nocy o 12, to ino zapuko do okna lecemy, bo tam się krowa cieli. Aha, no. Coś pięknego. I tak się żyło tutaj na tej Polance z naszymi sąsiadami. I ja to nazywam, to jest dokładnie Kotrysia Polana, a to jest Kochająca Lasa Polana. Tak, witamy na Kochającej Lasa Polanie. Słuchajcie, może tak, a niech pani powie, gdzie pani się urodziła? Tutaj, tu na tej Polance. Tu na tej Polance? Tak, babcia, moja prababcia. Moja prababka tu, potem już była babcia i mama już urodziła mnie tutaj na tej Polance. Tutaj w domu jakby, nie tak, w szpitalu, tylko normalnie tak, na Kotrysiej Polanie. Na Kotrysiej Polanie. Tutaj, tu w domu, między tymi sąsiadami i tak jak mówię, że my tu żyjemy tak jak pączka w maśle. A niech mi pani powie, a w dowodzie miejsce urodzenia to jest jakie? Jako? Złatna? Że pani się w dowodzie pisze? Aha, Złatna. Urodzona w Złatnej. Tak, urodzona Złatna. Aha, tak, Złatna. Złatna, bo znajdujemy się w Beskidzie Żywieckim, dosyć wysoko. Ja polatam tu dronem, jeszcze pokażę tereny. No przepiękne tereny, naprawdę trudno tu dotrzeć. No ale wróćmy do pani historii. Dobrze. I teraz tak. Dzieciństwo spędzała pani tutaj, tak? Tak. Normalnie mieliście gospodarstwo, rozumiem? Było gospodarstwo. I mieliśmy konia. Tym koniem Job zaczyna pracować, jak miała 14 roków. Taki gówniożycek się nie był, mały. Z koniem. I koniem, ja już zaprzęgała konia, pracowała tym koniem w polu, tutaj między sąsiadami. I do tego czasu, dopóki żyję, ale już jest 2 lata temu,
co te koniczka nimum, ale dla mnie... A to mnie... był ten sam koń? To chyba już nie był inny koń. Nie, inny, inny. Aha, ale mieli... Inny, ale koń był. Ciągle mieliście konie. Tak, tak, były konie. I dla mnie, wie pan co, dla mnie koń to był skarb. Ja tak ceniła konia. Dla mnie koń to był skarbem. Tak, praca z koniem, a koń do czego był potrzebny koń? Był potrzebny do obróbki tutaj tego pola, łorani. Mama pracowała koniem od 14. No to... Łorani, wywożone po naszemu gnoja. A drewno też ściągali się? I drewno, wszystko drewno. Ja do rajce, jak miała 14 roków, to jeździła do rajce koniem, tam jak do kierownika Garbaca. Tak? I tego imię, nazwiska nie zapomnę. On był dla mnie bardzo dobry człowiek. Może nie wiem, czy dla, ale dla mnie był bardzo dobry. Ja jak przyjechała z tym opałem do rajce, bo jak ją miała tak tych 14 roków, to go zładowała na wóz i do rajce jeździła na dworzec kolejowy. I do rajczy pani jeździła na dworzec kolejowy i tam, co tam... Tym co tam, koniem. Tym koniem stąd, normalnie na, te... ale na... Na skład papierówki. Papierówki, aha, tego drewna. Takie wałki nazywało się to papierówka. To były takie metrowe. I jak tam jak przyjechała, to był tak dobry człowiek. Byli tam, żokali na niego, ale to był złoty i kochany człowiek. On zawsze mnie cenił i powiedział, usujcie się tu i tu se ta dziewczątko niech zładuje. To ja to ładowała tam w rajce koło na dworcu kolejowym. No, wiem, który. I stamtąd tą papierówkę, ale po co ta papierówka w ogóle była? Takie wałki, jak to pokazać? No wołki takie drzewo. Zabierali, bo później przetwarzali to, nie? Aha, oni zabierali wasze drzewo? Tak, no ktoś to zabierał i przetwarzali tam. No do czego jest drzewo potrzebne? Papier i tak dalej. Ach. No. Tak, no na pewno to... I no to by taki... A to wy się z tym drewnem jechali tam. Z tym drewnem. Z tym koniem, aha, z wozem. Ta i na i jeszcze na wozie drzewioku. Nie na wozie tym gumowym, tylko na wozie takim, jak to się nazywa, drewnioku. To włożyła tę papierówkę do rajca i tam się układało na dworcu kolejowym. Tak, a stamtąd brali i tak dalej. Także, tam szło gdzieś dalej. No, do szkoły pani tutaj chodziła? Tak, do 14 roku życia. Do UIS-u. Do Złatnej. A w Złatnej już była szkoła? Tak, była szkoła i to ja już zaczyna chodzić do szkoły w Złatnej. Rozumiem. No. I później, jak miała pani 14 lat, to już wtedy to zaczęła pani pracować? To wyszła ze szkoły, jak miała 14 lat i w ten czas tutaj wujek i mamusia, ciotka, to było rodzeństwo, mieli konia. To już od tego 14 roku życia koń był w moich rękach. To był dla mnie skarb. Aha. I kochający był. A ma pani jakieś zdjęcia, że coś takiego? To by było fajne jeszcze pokazać, jak pani z tym koniem pracuje. Czy ty, tutaj Danusia? Tutaj na werandzie wiszą te zdjęcia. Tak? Chyba jest tam koń, nie? Aha, no są. Ale czekaj, bo mogę przynieść album, ale no nie ma mamy na tym zdjęciu, jak to zrywa, czy wozi. No, ale ten koń. Inaczej, ale A może by się pan przeniósł? To później. Dobra. Dobrze, i dalej. Dobra. I teraz tak. Pracuje pani tutaj, macie gospodarstwo, rozumie, jest koń i pani pomaga przy tym. I tutaj pani po prostu pracuje. I jak dalej się pani życie układa? Dla mnie bardzo dobrze. Za mąż, wieku 18 lat. Dla mnie bardzo dobrze. Później, jak miała 14 roków, to wyszła za mąż. Nie, 18. 18, 8, tak, 14 roków, jak zaczyna jeździć koniem do rajce. A jak miała 18, to wyszła za mąż. Tak, tak. No i razem z mężem pracowali w lesie. Mama uczyła tatę jeździć koniem.
Uczyła takim, pani i męża jeździć koniem. Tak, i takim wozem, nie takim, no, a takim, takim drzewioku. Aha, aha. No, tak się to nazywało. No a jak pani spotkała męża? No tutaj mąż pochodził też... Z Kubiesówki. I tu się, tak, sąsiad, i tu się ożenił. No i tu my żyli. Dopóki chłop nie umarł. No jak chłop umarł, no to ja została sama. No i do tego czasu jest jak sama, tylko z dwoma kotami. Nie sama, bo może dzieci koło siebie. No tak. Ale mama to nazywa sama. Aha. Bo czwórka dzieci. Czwórka dzieci. Czwórka dzieci miała. No jedynie zwój sołak. Porachuj mi to, bo ja no, tak... No Andrzej, a tu są dwaj synowie, no i ja. Rozumiem. Dobrze. A tutaj są dwa. Tak. Ty i Tarek. Jest to Heniuś najmłodszy. I Heniu, tak. Tu są trzy. I tu powiedzcie mi, macie jeszcze gospodarstwo? Macie jeszcze jakieś zwierzęta? Nie, nic. Nic? Nic, już nie ma. Już nic, wypęcono, już dzieci, później się powydali. No i każdy miał swoje zajęcie, pracę, wszystko, no i tak się... No tak. Mama już za stara, nie, już też brakło sił, żeby sama obrabiała to polenie. No. Rozumiem. Dobrze. I także pani w wieku, nie wiem, 20-30 lat dalej tutaj pani jest. I kiedy ta pasja do wierszy, do poezji przyszła? Jak to się stało? Od kiedy pani pisze? No pisać ja zawsze wieczorami, bo to mam wszystko. Ale od kiedy, mamo, od kiedy? Może od młodych lat już zaczęłaś pisać, tak. Nie? No od młodych lat, ale czy ja tak pamiętam, od kiedy, od młodych lat? Też nie wiem, nie pamiętam. No jak miała 14 roków. To są młode roki. No ale 14 roków. Wysłał ze szkoły i w tym czasie wzięła do ręki konia. I jak miała 14 roków, zagłożyła papierówkę do rajce. Widzi pan, to jest ta pamięć potem. Ona tak. Już zapominała, że to mówiła i... Rozumiem, to już mamy. I dobrze, to proszę przeczytać jakiś wiersz. No daj. Żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jaka to tematyka pani interesuje. Krzyż na Kotrysie i Polanie. Ocaliłeś, Jezu, te nasze gronicki. Nie poszły nam z rzeką do głęboki Życki. Przyszła wielka burza, lasy połamała, Kotrysia Polana cała pozostała. To Twoja zasługa, Jezu ukochany, na krzyżu rozpięty, włóczniom przeorany. Strzeż tej Polanki, skromne nasze chatki, o pomoc prosimy Twej Najświętszej Matki. Ten krzyż nas ochrania na naszej Polanie. Maria do synaczka zanosi błaganie. Ten krzyż u nas przetrwał 4 pokolenia i przetrwa do końca ziemskiego istnienia. To brawo, jest jeden. Brawo. A coś na tarze drugi. W naszych groniczkach opuszczona ziemia. Tak, bo już potem ta ziemię zaceni się i nie chce robić. By nasi ojcowie z grobów powstawali, to by swojej ziemi teraz nie poznali. Torni i sypułki między zasłoniły. Jadowate żmije tam się zagęściły. Dziś ludzie godają, nic się nie opłaca wyhodować plony,
to za ciężka praca. Wolą siedzieć w sklepie, piwko sobie wypić, potem policjant musi maldat wypić. Czy nie lepiej sobie choć kozę wychować, jak mleko w kartonach z Biedronki kupować? Potem narzekają, pieniążków brakuje, ale syrek swojski to bardzo smakuje. Mnie cieszy konicek i wyjeżdżać w pole, a żeby zaorać tą skalistą rolę. Zasadzić ziomnioki, mieć swoją marchewkę, na świętego Jana też postawić mojkę. Bo nasi ojcowie tak ziemię kochali. Każde swoje poletko na Jana moili, bo tak było kiedyś. Na świętego Jana to wszystki typ, cała ta polanka była zamojona. A co to znaczy to moić? No urywać piękne gałązki, dać kwiatków do tego, bibuły i wbijać do swojego pola. Aha. Tak zawsze się... Na świętego Jana taki zwyczaj na był. Na świętego Jana taki był tutaj zwyczaj. No. A jeszcze ten zwyczaj się ostał? Czy tego już nikt nie robi? O, teraz już nie. Jeszcze kiedyś tak było, że jak ktoś miał imieniny, to stawiali na takiej długiej żerdzi, też taką choinkę, a ubierali tą bibułą kwiatkami, no i śpiewali wtedy, tam zaś solenizant postawił. Ja słyszałem, ale ja słyszałem, że to na budynkach, nowy na budynek, też. Że się mojkę na nowym... No, ale to u nas już nawet te mojki też nie przetrwały. Teraz już, no, ale jeszcze na polach, no to my moili, tak, to córka mówi, to się wbijało patyki i kwiotki ładne i sznurki ubrane i fruwały, no i tak. Zapewniało plony dobre, no taka. To zapewniało dobre plony. Ciekawe. Jeszcze jeden przeczytamy, czy porozmawiamy, a później przejdziemy do następnego. Ale niech pan... Jaką pan chce, to tak, oboje. Bo jak już rozmawiamy o tych zwyczajach, wiem, że w następnym tygodniu będą chudy wawrzyńcowe. Tak. Niech pani coś opowie o tych chudach. Co to jest za zwyczaj? Bo córka tu ona mi opowiadała coś, ale... No bo to zawsze ten zwyczaj tu od Złatnej, można powiedzieć, nie od tej polanki, ale cało Złatno, była taki zwyczaj mieli, jak były te chudy. Chuda to przepaliło ognisko. Piękne ognisko, wysokie, naukładane drzewa. I chłopi cały tydzień pilnowali, bo jeden drugi mu podpalował. I chudy się nie mogły obstać. No to wszyscy cały tydzień pilnowali jeden ten, drugi ten, żeby tych chudów nikt nie podpalił, ile dopiero na Wawrzynic. To aha, i podpalali sąsiedzi, żeby... I w ten czas podpalali wszystko. Cały przysiłek się zbierał. Tak. Tam śpiewali, cieszyli się, do rana tam nawet... I tam wszyscy za Złatny. To był no cały zwyż. No to się paliło. No. I to było widać po tych, tak, że tak, wszędzie płonie coś. Tak, tak. Harmonie były, śpiewali, czy gitary, kto tam co miał. Harmonijki, bo prędzej to tam były harmonijki, no to grali, śpiewali, tańcowali. Przy tym jak zapolili ognisko, to do rana tańcowali, koło ogniska i cieszyli się. No, a zwyczaj powiedz, że to na świętego Wawrzyńca, że Wawrzyniec święty zginął na Stosie. Na Stosie, tak. I to był ten zwyczaj, wyszedł od świętego Wawrzyńca. I zawsze na Wawrzyńca to te mojki przeważnie stawiali w Łysołak. Chudy, no. Czyli chuda to jest taka konstrukcja wysoka, wysoka, drewna. Tak. Na układane. Wysokie cztery żerdzi, na układane tak. Wszystkiego.
No gałęzi. To też trzeba umieć zrobić, no, bo to na ile metrów, to jest dosyć no, wysokie. Kto miał największą to były potem... To wygrał. No. No a wyście też tu, pamiętacie, jeszcze stawialiście? Tak, pewno. To młodzież przeważnie, chłopacy, tak. Młodzi chłopcy. Tak. Albo mężczyźni młodzi, ale no... No i my tu na wierchu, ta ogroniczka tam troszeczkę dali, bo teraz już las. No to tam zawsze się paliła woda na tego Wawrzyca. Ognisko to wysokie, i tak córka mówi, no to od wieczora prawie że do rana tańcowali, grali na harmonikach i cieszyli się. I taki był zwyczaj. A teraz już tego nie ma. No za tydzień będą chudy w Wójsołach. Wójsołach, tak, tak. No to takie chudy właśnie, taka chuda jak Wójsołach, to tu u nas też takie robowali. Jak u was wyglądał taki dzień, o której wstawaliście i tak dalej? Proszę pana, było tak, że jak była 6 godzina, to już wszyscy byli na nogach. Tak. Wszyscy powstawały, dzieci powstawały, bo wszyscy dzieci pomagały w polu. Były krowy, był kój. Kój to był zawsze na moich rękach, ale krowy i dojeni i wszystko, wyroby z mleka, to wszystko to robiły dzieci. A ilu was było? Czwórkę. I wszystkie dzieci były? Czwórka dzieci. Dzieci były, a do tego czasu są u mnie trzy, a inno jeden wujsołak. No tak, ale pani miała trójkę rodzeństwa, tak? Czwórkę, nie, czwórka tak. Sama. Aha, czwórka swoich dzieci, rozumiem. Mama mówi o dzieciach, ale sama była. Rozumiem. Sama. Ale jak w domu to nas było sześć, chyba z dziesiątka, bo tu jeszcze były i ciocia, i babcia, i mama, ona także. Było 10-11. I wszyscy byli związani z rolą, z gospodarstwem. Tak, z tą rolą jako marną, ale była i żywiła nas całą Polankę. Wszyscy z tego żyli. Mleko sprzedali, masło sprzedali. No to je szło się do Łysu i tam ludzie kupowali. Nie wszyscy mieli, bo kupowali. No i z tego my żyli tutaj. To mieliście krowy, tak? Świnie. Krowy. Zabili świnie, wyroby były. Świnie my zabijali do roku dwie. No bo było na czym chować się, no i chciało się robić. Znalazła powiedzieć. Dwie świnie, cztery krowy, jeden koń. Kury. Tak. Kury. Kury. No. Króliki. Tak, kury, króliki. To było do zabicia do gorka. Jak przyjechaliście z lasu, powiedz to, robiliście znowu w polu, nie? Tak, i potem jak już ja wzięła konia do rąk, jak przyjechała z lasa, no to już koniec poszedł do sopy, a dzieci, my wszyscy, ta czwórka dzieci i ja pracowaliśmy rękami w polu. Mm-hmm, ale koń też pracował w polu. Co? Koniem się pracował w polu. No, raczej koniem, no więcej koniem. No a jak duże macie gospodarstwo, żeby wyżywić rodzinę? Było 6 hektarów. 6 hektarów. A tak. Jeżeli chodzi o roślinność, to co uprawialiście? Co się owiec? Owiec i żomnioki. Pszenicę? Pszenica też była? No, ale raczej mało. Ale pszenżyto, później chodziliście na kursy jakieś tam? Tak, na kursy. No, chodziliby poprawę, bo ja mnie się już to też myli. Poprawią. Na kursy? Chodzili takie związane z gotowaniu. Aha. I z agroturystyką też. I agroturystyką. Aha. Tak. Były organizowane tak, tutaj były takie? Tak, były organizowane i wiem, że chodzili, tata z mamą chodzili, a później mama sama na te agro. I to było w Złatnej, w Wójsołach? Tak. W Złatnej. Złatnej było pieczenia i gotowania, a agro to było w Wójsołach. Tak. Agroturystyka. I to o jakich latach mówimy? O 60. lata. Były kursy agroturystyczne dla ludzi. To bardziej chodziło o te płodozmiany, jak tą ziemię taką trudną do obróbki, nie? Aha. Wykorzystać, żeby rodziła. Tak
zmieniali raz na pszenżyto, czy się będzie udawało, czy nie, czy żyto. Mhm. No to wiem, że tu baba miała i to żyto było, i pszenżyto też było, ale to był jakiś krótki okres i zazwyczaj to był owiec, no bo owiec wiadomo. Owiec dla konia tak, był. Tak, koni, nie? Rozumiem. No a jeżeli chodzi o, bo tu macie kupę lasów, z lasu, co z lasu przynosiliście? Bo słyszałem, że były skupy żywności, że można było nazbierać. Co las dawał? Przede wszystkim drewno. Drewna przede wszystkim, drzewo. No a jak był tynkuj, no to się przywoziło koniem. A tu każdy jeden we swojej chałupie se przecinął. I opalaliście drewnem, wiadomo. Tak, tak, no, zawsze drewno. Miał dużo bogactwa. Także nie było ciężko chybaż tak jakoś, że tak gospodarstwo dawało te życie, nie? Że może z tego pieniędzy nie było, ale było co jeść, było ciepło. Tak, tak. I to cieszyło. I cieszyło. To cieszyło, naprawdę to cieszyło wszystkich sąsiadów. Chociażby jak ciężko był upracowany, ale siadną na miedzę i śpiewaliśmy i no dudniała polana. Po skończonej pracy zawsze tak? Piekli ogniska, tak. Czy jak była młócka, nie? Ziarna, tak? To tu też mieli maszyny te stare. To później śpiewali, pletli taki wieniec, wkładali gospodarzowi i gospodyni na głowę i podnosili do góry, żeby takie owca były, pszenica wielka. Podnosili gospodarza tak? Tego i tego i, śmiali się i śpiewali. Się, żeby takie na przyszły rok. Aha, żeby im wyżej, tym żeby takie żeby wysokie znowu były plony na przyszły rok. Aha, ciekawe, to no. Nie słyszałem nigdy o tym zwyczaju. I to wszyscy sąsiedzi, tu była ta maszyna, to ona je zwozili, mama oczywiście zwoziła to. Tu właśnie kanety drewna, teraz są ta kubka, to tu była ta maszyna zawsze. I to się nazywało Młócka. Młócka, na młóckę podnosili z wieńcem. Z tych ziaren upleczonych, z tych tak. Płosów. I gospodarza. Z ogródka nazbierali, że i ten wieniec później wieszali pod drzwiami tam w domu gdzieś. Rozumiem. Ciekawe. No ale pani Janko, a zaśpiewa nam pani coś, jakąś taką przyśpiewkę, pamięta pani? Ej, śpiwo, miosa, śpiwo, minuce, minuce. Ej, serce moje płace, kany się obrócę. Kotry się polana, to piękne miasteczko. Ej, na środku polany wychodzi słoneczko. Ej, na środku polany wychodzi słoneczko. Kotry się polana, to piękne miasteczko. Ej, chłopcy jak cukierek, baby jak ciasteczko. Ej, chłopcy jak cukierek, baby jak ciasteczko. Śpiewo miose, śpiewo, inucem, inucem. Ej, moje serce płace, kany się obrócę. Naprawdę, ma pani naprawdę super głos. Ach, kata głos. No, jestem pod wrażeniem. Poczekaj, o te kłatki jeszcze miałaś zaśpiewać. To było piękne. Bo mama chodziła też z tatą do zespołu tego regionalnego. Tak? Była Złatnianka zespół. A, pani chodziła do zespołu regionalnego, tak? No, tam do Złatnej. A radość i cieszyło to bardzo. Ja mam dzisiaj dwa koty. Ale radość, ja mam z nimi ogromną radość. No mnie cieszyły zwierzęta i cieszą, tylko już te biedne dwa koty. No ale jeszcze pani jedną piosenkę chciała zaśpiewać. O, bo żebyśmy później nie zapomnieli. Nie wiem, czy o kotach. Bo do mamy to jest kot. Powiedziała, że są koty. Kochani, synu. Aha, o starych ludziach. Tak. Dobrze. A to wierzy coś. Tak, żeby synowie do storoczków żyli, to by wnuczkom, wnukom dzieciątka bawili.
seniorzy się cieszą swoimi rączkami. Biało ich omijo, obchodzi boczkami. To śmierć. Woli ta śmiercicka zawsze młodych kosić, bo na starych musi bardzo kosa brusić. Nie boją się nie boją się białej, do gronia nie pójdzie. Nie boję się białej, do gronia nie pójdzie. Gronicek wysoki, tak mam, tak na niego, jako na niego będzie. Wesoło się żyje w wysokim gronicku, pod wysoką jodłą, myśleć łajanicku. Żeby się gronicki troszeczkę zmieniły, to te stare moje lepiej by chodziły. To te stare nogi moje lepiej by chodziły. Choć mi do storocków malutko brakuje. Śpiewać i tańcować serce mi dyktuje. A żeby seniorów trochę więcej było, to by w naszej wiosce weselsi się żyło. Nie ma co narzekać, byle boty poprawiają, chociaż nogi bolą, to losaczki się śmieją. Dziękuję wójtowi prostymi słowami. On nigdy nie gardzi starymi słowami. Wszystkim urzędnikom, którzy w naszej gminie tak dobrze pracują, u nas starych ludzi zawsze pamiętają. Dziękujemy. A niech mi pani powie, ile pani wierszy już napisała? Ho, ho, ho. Jak ten proces twórczy wygląda? Wszystkie te zeszyty popisane. To są wszystko wiersze? Tak, to wszystko wiersze. I ten tu, ten jeszcze mały jest, ale te wszystkie wiersze są popisane. Mi się wydaje, że będziemy tu do pani Janki musieli jeszcze raz przyjść i zrobić całą serię wywiadów, bo tego jest więcej. Ale wróćmy tu do tematu właśnie życia takiego codziennego. Niech mi pani powie, jak to tu się zmieniało, bo widziałem kupę domów wybudowali. Kiedyś to tu, ile rodzin w ogóle na Polanie mieszkało? Tych domów tyle, co było. To tu było 8 domów i one... I tak są. Osiem rodzin? Tak, rodzin. Tam wszyscy jako byli, tak są do tego czasu. Zostali. Wy się tu dobrze znacie. No, młodzi to raczej już gdzieś tam, ale też... Młodzi wyszli, ale ci starzy... W każdym domu to z młodszego pokolenia jeszcze ktoś został, także są. Tak. Nie wyjechali. Tak. Bo... Nie wyjechali wszyscy, nie. Nie. W każdej rodzinie ktoś został z młodzieży, kto to odziedziczył. Targajówka tu. Tak, córka mówi właśnie. Wszystkie rodziny. Łabuskówka zwana, to tam się rozbudowali. Tak, tu Bo tu może dlatego tu nie ma jeszcze tej. Tu są same te grunty rolne, nie ma pod zabudowaniem. Aha, i dlatego tu tak nie. No, tu są grunty rolne i dlatego tu nie ma pozwoleń na budowy i ludzie. Droga tu jest taka. No niby jest droga, ale gdzieś tam. No ale macie spokój przynajmniej, nie? Chociaż jakbyście mogli, no może byście sprzedali kilka tam. Nie? Ja myślę, że każdy tu jest, jak ma coś hektar czy ponad, no to rolnik, to wiadomo, są niższe te opłaty, nie? Mhm. Nie ma nieruchomości, tylko nie? OC to rolników się płaci podatki, to są niskie, nie? Mhm. Rozumiem. Zresztą nie wiem, jak kiedyś będzie może, że coś zrobią, może sprzedadzą. No i pani Janko, pani w ogóle zawsze pracowała tu na swojej roli, tak? Nigdy pani nie pracowała dla kogoś czy coś? Nie, raczej jeden drugiemu my zawsze pomagali.
I kiedyś zajmowała nie się tylko na swoim, bo zawsze jeden drugiemu. Dziś pracowali wszyscy u jednego, jutro u drugiego. I tak była spółka. I aha, do tego czasu tak żyjemy. Mamo, jeszcze pracowałaś, woziłaś śmieci. Jak kiedyś nie było odbioru śmieci, nie było tu drogi. No. Mama z wszystkich przysiłków zbierała śmieci. Tak, zbierała śmieci i normalnie umowę tam z tym zupiem. Wywóz śmieci z Polany. Z Polany, bo nie było drogi. Rozumiem. Tak, ktoś tu musiał ten... Rozumiem. A kiedy pani tego konia się pozbyliście? Czy jak to było? O, to już z 10 lat. Oj, a córki naprawdę pani nie nauczyła nigdy jeździć? Jeździłam. Też jeździła ale pani? To nie tak zarobkowo. Aha. Tak amatorsko na oklep. A na oklep tutaj, no. Byście mogli tu zrobić stadninkę i wypożyczać teraz konie. No. Jakoś nie wiem, chyba nikt nie miał smykałki do tego. Mam teraz wnuczka jedna, prawnuczka mojej mamy to właśnie, ma smykałkę do koni. Tak? Jeździ sobie na konika. Dobrze. I niech pani powie, no jak się teraz żyje? Te czasy zmieniło się dużo? No, ja nie narzekam. My tu naprawdę nie narzekamy. Nie ma bogato. Bo tak się żyje, jak się to żyje. No. Widzi pan, że to wszystko pozarostane, ale... No nie, bo koszą. Ale żyją wszyscy bardzo zgodnie. Naprawdę, ja nie chcę się chwalić, ale wszyscy, my tu jeden do drugiego, do każdego domu, możemy zapukać w nocy o 12, jakby coś trzeba było. I ten każdy jeden skoczy i poleci do pomocy. No ale chociaż mamę, jak się jej przypomnie, jak to było dawniej, to zawsze płacze, bo ona z tymi zwierzętami. Nostalgię ta kompania ma do tych starszych czasów. Tak. Brakuje tych zwierząt tego ruchu. No. Bo tu mało kto już ma zwierzęta, czy to, wszyscy się to pozbyli. Ja wiem, że tam u nas też, jeszcze pamiętam, była krowa i tak dalej, ale to już tego nie ma. To już się nie opłaca. Ludzie mają. A ludzie gdzie teraz tutaj z osad, tutaj gdzie pracują? W lesie? No raczej teraz już tak, no. No ani w lesie nie pracują, no mało. Nie. Tu stąd akurat w lesie nie pracują już teraz. To kiedyś mężowie tych naszych mam, babci to. A ci młodzi, no to gdzieś w różnych zakładach. Tartaki, wujsłakie Tartaki. Aha. Za granicą też pracują, w węgierskiej górce, a to w Opie, a to w Bielsku, pani pielęgniarka, czy tam. Różne. W różnych miejscach, gdzie kto może. Gdzie kto może. Dobrze. A ale turyści was odwiedzają? Przechodzą te czasem. Też. Bo tu nie ma żadnego szlaku, to jest taki koniec. Ale tak, i tu można na Krawcowy się dostać i kto zna tu drogę, no to im pokazujemy, tym turystom. Jak sobie. Aha, jest tu szlak na Krawcu. Tak, także jak wyjdą kawałeczek, tylko trzeba im pokazać. Także panią Jankę można na Kotrysie i Polanie odwiedzić w drodze na Krawcu Wierch. Tak. Zawsze chętnie pani jakiś wiersz opowie, czy zaśpiewa, tak? Dobrze. Niech pani powie, co by pani chciała dodać, bo może dzisiaj nie będziemy jeszcze tam przedłużać, ja jeszcze bardzo chętnie wrócę i pogadamy o jakichś innych tematach. Co można było? Może jakiś zwyczaj, bo pani jest taką skarbnicą wiedzy na temat tych zwyczaj, bo to już ludzie nie pamiętają, a wyście tu mieli tę bogatą tradycję. To może, to jak burza szła, mamo, coś cię robili. No. Jak były wielkie burze. Grzmoty, to co robiliście? Tak, jak właśnie szła ta burza, to my mieli bardzo dobre, zawsze, no zawsze umijała. To zieli święcone, taki woreczek, to zawsze to nasuszonego ziela z kościoła. Z Bożego ciała to od Bożego ostało. Ciała i to się w piecu zapoliło i wie pan co, że jest to naprawdę ta burza odchodziła. I nam tu nigdy, dzięki Bogu, ani lasu nie połamało, ani nikomu nic się nie stało. I świece gromnice paliliście? Do tej polili pory... i do tej pory polemy gromnice, gromnica się zaświeci i te ziołka święcone dajemy do pieca za polemy. Co dym, żeby ten dymek wyleciał na
na komin. Tą burzę odstraszył. No i trzeba się tak pomodlić. Co? Pomodlić się trzeba. A czasami jak prędko była burza, to się ani nie modliło. I no wartko łagiej do pieca i tak się poliło. No tak, bo ja pamiętam, ja tu widzę, tu macie bogaty las, gęsto, a pamiętam okrągłe, tam nie wiem, to było 15 lat temu, ja przyszedł tak halny, tam wszystkie te drzewa powaliło, a tutaj widzę, że... Tu też przeszło, ale to gdzieś tak bardziej tam, od Łatnej. Tutaj w tym miejscu to dwa buki tak, takie wielkie, ale też było takie pasmo wyłamanych drzew. Tu też no, ale było mało. Ale to chyba wtedy paliliście też. Ale raz tylko to było. Mało, tak, no bo przecież taki młody lasek i uno jest i jest i nie umie go. No. Mhm. No. Nawet o te drzewa, te tuje tu, co to sąsiadka ma, nigdy się nie złomią. Żeby przyszła taka burza, żeby to umało. To u nas tu... Bo też jesteście w takim miejscu. To jest taki... zaciszone, nie? Tak, no. Taka kotlinka tu jest tak, jakby, nie? Może to tak pomaga. No a powiedzcie mi, bo mieszkacie zaraz tu... Słowacja jest, nie wiem, no kilometr za wami jest Słowacja. Tu kontakt z tymi Słowakami jest jakiś? Dawniej był. Dawniej był kontakt, tak? Tak, bo chodzili ludzie, pamiętam, to mi mama opowiadała, babcie, chodzili z solą na handel. Tak? Nielegalny oczywiście. A pani chodziła z tą solą? Że solą. Aha, że słonie. Nas... I słonie przeprowadzali. No, też. No, ale bardzo mało tak to było. Taki dawno, no, dawno. Nie było soli, to nie wiem, czy oni nie mieli, czy myśmy nie mieli soli, tylko wiem, że to nosili i coś w zamian. A sól nosiliście przez granicę? No, i konie też przemycali. I konie przemycali. No, znaczy przemycali. Ludzie. No tu nie kradli nikomu, tylko na sprzedaż i się, a z Polski na Słowację czy ze Słowacji? I tak, i tak. Aha, po prostu handel koniami tak, był. Tak. Mimo tej granicy to był handel. Bo raczej no tu było mało ludzi, żeby było do handlu koniami albo jak tu. No, ale to mamo ze Złatnej, tu z tych przysiłków, to wiem, że bo to babcia opowiada, że chodzili z koniami. Rozumiem. No dobrze, to mi się wydaje, może na dzisiaj skończymy. Ja panią też nie chcę męczyć zbytnio, ale ja niech mnie, mi pani obieca, mnie to że mogę nic wrócić. Nie robiło, mogę do wieczora gledzić. No to pewnie mama zgodzisz się jeszcze, że pan przyjedzie jeszcze kiedy? No, bardzo, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Niech pani jeszcze chociaż jeden wiersz przeczyta. Sercem dziękujemy naszemu Wojtowi, bo dzięki Wojtowi nasza wioska stoi. Z tak pięknego domu wszyscy korzystają, nawet młode pary, co wesele mają. Ty, ale co ja to zabierz? Mamy się gdzie spotkać, potańczyć, pośpiewać, Gronicki, Gorzałeckie wypić, strażaków podrywać. Miło i wesoło w tej Złatnej się żyje, ale moje serce nie zawsze się śmieje. Piękna nasza wioska dziś odłogiem stoi, a nas gospodyni na to serce boli. Zamiast jeździć koniem, młodzi jadą motorami, tam ten spokój góralski sami zakłócamy. Przepraszam was wszystkich za moje gadanie, bo mnie na odłogi bardzo głowa boli. Może jeszcze Wawrzyńcowe Hudy jakiś wiersz. O, to by był na temat. I to widzę, w tamtym był napisany w 2010 roku. A ten z 2005 roku, bo tak. Widzę, że pani... Złatnianecki mysą, złatnianecki bite. Chociaż mnie ładne, ale pracowite. Praca dla każdego. Dziś skarbem się staje. Uroda i piękność bystra woda daje. Bystra nasza rzecka, co przez Złatną płynie. Przy chudak w ujsołak mile zatrzymuje. I
wsłucha się w śpiewa, w śpiewy góralskiej dziewczyny, wpatruje się w piękność ursulskiej dziedziny. Piękno nasza gmina tu Beskidach słynie i wszystkich turystów dziś zaprasza mile. W niej wojtowska mamy chłopskiego rolnika, który nie zapomniał górskiego chłodnika. Przewędrował wszystkie grunicki kochane i wszystkie chłodnicki aż do Polska znane. Pilska? Aż do Pilska znane. A że nasze lasy bardzo posmutniały, że białych łowiecek dawno nie widziały. Nie widzą miuchasów. Wesołej krawczuli zamiast biały głowiec kornik w lesie guni. Co my mamy zrobić? Biedne Złotnianecki tak nas bardzo cieszą, wesołe Grunicki. Hej, wysoki Grunicku, żebyś nam się zniżył, to byś naszym noskom tyle nie ubliżył. Brawo. Dobrze, to ja tutaj teraz... No nie, to nie. Mi tu nie. Pozwolicie, polatam tu dronem, nad wami zrobię, bo naprawdę mieszkacie w wyjątkowej scenerii tutaj, to trzeba i też jeżeli mogę tu... Tego konia chciał pan. Tak, zrobię taki materiał właśnie z terenu tutaj jeszcze, no i umówimy się na następny raz. Wiesz, mamo? Dobre, no czemu nie, ja jak do tajca, jak do rodzajca. Fajnie. Okej, okay. Słuchajcie, no a wy słuchacze, mili słuchacze, napiszcie, co myślicie na temat kultury beskidzkiej. Polubcie ten film, polajkujcie, no i do następnego razu. Hej ho! Jakieś takie... Mamo, powiedz tam coś, do widzenia, czy jak tam? Do kamery, coś powiedz. To już tak wartko kata do wieczora. Pani Janka nie chce kończyć. Do następnego. Dobre. A jeszcze panu przeczytam wierszek jeden o Ładanusi, mojej córce. Proszę. Tak, teraz? Tak. Imieniny Danusi. Już słonko blado świeci, już jesień pachnie złotem. Tyś zawsze uśmiechnięta, twe serce błyszczy złotem. Choć kwiaty przecież więdnieją, tyś energiczna żywa. Twoja wspaniała główka dalej wiedzę zdobywa. Musisz nam żyć 100 latek. W tym zdrowiu i radości. Niechaj ci święta Danuta dróżkę do nieba wyprosi. Wspaniale. Także to jest ta pani, tutaj pani się wychowała i to jest pani dom. Tak. Rozumiem. Ale pierwsze dom mieli jeszcze tam wyżej. A, stoi tam, jeszcze? Tam był jeden stary domek, a już później jak ja wyszła za mąż, to ten domek my postawili słupem. No i z dziećmi również, nie ile słupem, bo wszyscy. Trójka dzieci żyje tutaj ze mną, żyła i żyje do tego czasu. A w którym roku tak mniej więcej postawiliście ten dom? Danka, może ja tego już nie powiem, bo nie wiem. 50 lata, 60? No, gdzieś tak na pewno. W którym roku żeś... No kurczę, żeby... No nieważne, no. Nie wiem, no. To może pokażę, jak no bo... to... Jak najstarszy syn masz... Moja radość to są te kwiatki, kwiatki. Idź jeszcze tam przyjść do tych kwiatków, tak dalej, pod ten ogródek.
O, tu koło Maryjki, koło Maryjki chcę. Co? Nic nie mam nic i o nic nie stoję. Jeno dwa kłateczki, tak się o nich boję.